uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Księga Izajasza, 53 rozdział, 7 werset. Mesjasz, cierpiący sługa, baranek Boży. W poprzednich wersetach rozdziału 53 Księgi Izajasza głosem, który przemawia, jest resztka Izraela. W przyszłych dniach wyznają oni Chrystusa, jak mówi nam to list do Rzymian, 10 rozdział, 9 do 13 wersetu. W wersecie 7 proroctwo jest kontynuowane, ale to sam prorok mówi i nie jest to wyznanie, ale opis, narracja proroka. W wersetach 7 i 8 Izajasz opisuje proces Chrystusa przed sądem ludzkim i jego charakter jako baranka. Mesjasz został postawiony przed sądem ludzkim, ale było to postępowanie nielegalne według prawa żydowskiego. To był sfałszowany sąd pełen fałszywych świadków i z góry ustalonym wynikiem. Mesjasz był uciśniony, ponieważ był to niesprawiedliwy proces, nawet według grzesznych standardów człowieka. Mesjasz był również gnębiony. Pierwotne znaczenie tego słowa to bity. Wyzywano go i szydzono. I szydzono z Pana chwały. Następnie został postawiony przed namiestnikiem pogańskim, przedstawicielem Cezara w Judei. Piłat zdumiewał się nad milczeniem Chrystusa i jego spokojem w obliczu wielu oskarżeń, o czym możemy przeczytać również w Marka, 15 rozdział 3 do 5 wersetu. Czy nie wiesz, że mam władzę ukrzyżowania cię i władzę uwolnienia cię? Szlachetna, ale uroczysta odpowiedź Chrystusa brzmiała: nie moglibyście mieć żadnej władzy przeciwko mnie, gdyby wam jej nie dano z góry. O czym mówi m.in. Jana, 19 rozdział, 10 do 11 wersetu. Co za spokój i godność. To bardzo zdenerwowało pogańskiego namiestnika. Milczenie Mesjasza było podobne do zachowania niewinnego, uległego baranka w rękach strzygącego albo w rękach rzeźnika. Rzeczywiście baranek ten był przewidziany od założenia świata, jak mówi nam pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 20 werset. Widzimy go obrazowo w pierworodnym strzodzie Abla, o czym mówi pierwsza Mojżeszowa 4:4. Baranku, którego Bóg miał dostarczyć, jak przepowiedziano na górze Moria, pierwszej Mojżeszowej 22:8 i w baranku paschalnym z drugiej księgi Mojżeszowej, był barankiem, który miał zgładzić grzech świata, o czym mówi Ewangelia 1:29. Mesjasz, cierpiący sługa, baranek Boży. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Księga Izajasza 53:7.